Witam serdecznie, szczęść Boże. Dzisiejszy cytat brzmi: Któż nas może odłączyć od miłości Chrystusowej? Utrapienie, ucisk czy prześladowanie, głód czy nagość, niebezpieczeństwo czy miecz? Władza, która zmienia człowieka, to jest temat dzisiejszego odcinka. Władza może nam się kojarzyć z pychą, z egoizmem, z arogancją, z korupcją, z nieczystą polityką, z nieczystymi biznesami itd. Władza może się nam kojarzyć ze złem. I to prawda, że władza może zmienić człowieka na minus. Człowiek może nie udźwignąć tej władzy, którą otrzymał od Boga. Święty Paweł mówi w liście do Rzymian w 13 rozdziale, że wszelka władza pochodzi od Boga. Wszelka. Więc władza może nas zmienić na minus, ale też może nas zmienić na plus. Znam kilku mężczyzn, którzy w momencie, kiedy stali się ojcami, otrzymali władzę od Boga i przyszły ich dzieci na świat, stali się lepszymi ludźmi, bardziej odpowiedzialnymi mężczyznami. Władza to nie tylko polityka i biznes. Władzę praktycznie ma każdy z ludzi. Jeśli jesteś rodzicem, to masz władzę. Jeśli jesteś lekarzem, masz władzę. Jeśli masz jakąkolwiek odpowiedzialność, to masz władzę. I ta władza pochodzi od Boga. I ta władza może cię zmienić na plus albo na minus. Dzisiaj święty Paweł mówi tak. W Dziejach Apostolskich wezwał starszych Kościoła do siebie i powiedział im tak. Uważajcie na samych siebie. To jest pierwsza rzecz, którą musimy zawsze zrobić. Uważać najpierw na siebie. I na całe stado, nad którym Duch Święty ustanowił was biskupami, abyście kierowali Kościołem Boga. Każdy z nas ma jakąś odpowiedzialność, albo będzie miał odpowiedzialność, która pochodzi od Boga. I żeby ta odpowiedzialność, ta władza nas nie zniszczyła, nie zmieniła na gorsze, musimy najpierw zadbać o relację z Jezusem, o relację z Duchem Świętym. Duch Święty jest miłością Ojca do Syna i odwrotnie, Syna do Ojca. Jeżeli będziemy trwać w Jezusie, w Jego nauce, będziemy naśladować Go, to władza nas nie zmieni na minus, tylko sprawi, że staniemy się lepszymi ludźmi, bardziej pokornymi, bardziej łagodnymi, bardziej miłosiernymi. Dzisiaj spacerując sobie po parku i modląc się tymi słowami, zauważyłem pewne drzewo. Zdjęcie zrobiłem tego drzewa i wrzuciłem na początku tego odcinka. Jest takie zdjęcie, na którym widnieje kawałek drzewa i tam w jednym z miejsc pojawiły się roślinki, które to drzewo przyjęło na siebie. Pozwoliło rosnąć na sobie innym roślinkom. To jest właśnie władza, która pochodzi od Boga i jest przeżywana w Duchu Świętym. Pozwalam komuś wzrastać na moich plecach. Do tego jesteśmy powołani. Oczywiście z władzą to często wiąże się cierpienie. I dzisiaj święty Paweł mówi, któż nas może odłączyć od miłości Chrystusowej? Utrapienie, ucisk, prześladowanie, głód, nagość i tak dalej. Często rodzice mówią, ja to mam utrapienie z tymi moimi dziećmi, ja to mam utrapienie z moimi pracownikami, może powiedzieć pracodawca, ja to mam utrapienie z tymi ludźmi i tamtymi. Tak, mamy utrapienie. Odpowiedzialność właśnie będzie się wiązała z ciężarem, z cierpieniem, z uciskiem, z prześladowaniem, ale to nas nie oddzieli od miłości, bo Bóg jest z nami, jeśli my jesteśmy z Nim. Jezus otrzymał władzę od Ojca i ta władza nie zepsuła Go, tylko wywyższyła Go. Jezus niósł krzyż do końca. Nie stał się wilkiem dla tych, którzy patrzyli na Niego wilkiem, tylko był barankiem łagodnym, który gładzi grzechy świata.
My często w momencie, kiedy cierpimy, z owcy zamieniamy się w wilki, które rozszarpują stado, zamiast stado łączyć, jak to mówi święty Paweł. Co mamy zatem zrobić? Nie bójmy się odpowiedzialności, którą daje nam Bóg, bo to jest wielki dar. Władza jest wielkim darem. Zabiegajmy o to, po to, abyśmy mogli pomagać innym. Ale najpierw zacznijmy od siebie. Jak to mówi święty Paweł? Uważajcie na samych siebie i na całe stado, nad którym Duch Święty ustanowił was biskupami, ojcami, matkami, lekarzami, strażakami, policjantami, babciami, dziadkami i tak dalej. Więcej już nie mam chyba nic do powiedzenia. Módlcie się za mnie, ja będę się za was modlił, abyśmy się umacniali, abyśmy mogli być umacniani przez Boga w tych naszych zadaniach, które nam Bóg złożył na nasze plecy. Jak coś, to widzimy się w poniedziałek z Panem Bogiem i pozdrawiam.